na głównie z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi, czyli Szaszka. Był to typ szabli, używanej przeważnie przez jazdę wschodnią, popularna niezwykle u kozaków, przez co broń ta nieodłącznie stała się już symbolem tej formacji. Była ona bronią sieczno-kolną o jednosiecznej zakrzywionej głowni skierowanej ku górze, co pozwalało na zadawanie cięcia przy wyjmowaniu jej z pochwy. Jej rozdwojona głowica jest bardzo charakterystyczna, ponieważ w przekroju przypomina głowę ptaka. Podobnie było np. w karabelach. Sama krzywizna głowni oraz jej środek ciężkości, oddalony znacznie od Jelca, znacznie zwiększał siłę uderzenia. Co bardzo przydawało się przy walce konnej. Saszki kojarzył się też głównie z brakiem jelca, co jest prawdą po części, gdyż te występowały właśnie i w takiej formie, z której to z upodobaniem korzystali właśnie kozacy, jak i w formie zamkniętej, wykorzystywanej przez dragonów i artylerię konną.